lustra. Ludzie są po to, żeby żyć i tańczyć. A to, panie i panowie, oczywiście Ladypunk, nasze małe wojny, nasza mała wojna, zaraz Kamil mnie poprawi, bo to jego wybór, to również tutaj śmiałem się przed momentem z Andrzejem Fanfarą, ale to również wybór pięściarzy, będę udowadniał, że to pięściarze wybierają sobie utwory, nikt nie będzie im ingerował, tak samo jak pseudonimy. Witam serdecznie Kamilu, Kamil Łaszczyk z nami. Witam serdecznie. No powiedz Kamilu, jak to było z tym utworem? Przede wszystkim... No. Utworem? Tak. A to w sumie to mi tak utwór to podpowiedział mi też tato. Mhm. Bo tam jego tam kiedyś tam starsze nagrania, to ten, a akurat, że mi się on podoba i w ogóle, no to myślałem, że go dam, nie? I podoba mi się tak, no taki coś innego po prostu. Zdecydowanie, ale no osłuchałeś się, bo pamiętam dokładnie jak mówiłeś mi o tym utworze, powiedziałeś tak, słowa mi odpowiadają, wszystko to jednak była twoja decyzja, prawda? To jest fajne. A teraz powiedz mi z tym pseudonimem, no przylgnął do ciebie w Polsce Szczurek, a tutaj już tworzone jest, niedługo będą mówić polski książę, prawda? Nie, no w polski książę to chyba nie. No w Polsce mówię na mnie Szczurek, mam takie przezwisko akurat, ale no jeszcze no parę mam przezwisk, ale tutaj mówię szczerze, zaczęli do mnie mówić bestia, nie, że takie przezwisko, no ale nie wiem, czy no takim pasuje, czy odpowiada, zobaczymy jak to będzie, tam jeszcze porozmawiam, może akurat bestia albo Szczurek, nie wiem naprawdę. No, jakie to ma znaczenie, ale ja tylko, wiesz, trzymam rękę na pulsie, żeby później nie były tworzone historie, że to media tworzą różne nieporozumienia, że tak naprawdę wciska się w usta zawodnikom to, czego nigdy nie powiedzieli, to, czego nigdy, do czego nigdy nie chcieli się przyznać, nie wiem o co chodzi, nie wiem o co chodzi. Kamilu, ja szybciutko, błyskawicznie przypomnę wszystkim naszym słuchaczom, którzy może nie pamiętają, że no bardzo błyskawicznie rozwija się twoja kariera. Przyleciałeś tutaj 6 tygodni temu, 7, 8 tygodni, już 2 miesiące prawie, prawda? No, już 2 miesiące prawie nie. Ale już za tobą dwie walki, no i powiem ci, że patrząc na najbliższą walkę, bo oczywiście tutaj trzymamy rękę na pulsie, tutaj wybieramy się do Filadelfii w najbliższy piątek. Ci, którzy śledzą kalendarium kibica boksu wschodniego wybrzeża, ta data już od wielu, wielu tygodni była zaznaczona na czerwono, świecąco, wyzywająco, żeby nie zapomnieć, bo również z Przemkiem Majewskim spotkamy się w Arena Philadelphia, Pennsylvania i chcę coś powiedzieć o twoim przeciwniku. No chyba to jest taka w końcu miła niespodzianka dla ciebie, że jest to... No chyba tutaj oprócz tych chłopców, których no tak psychicznie przebijasz się przez ten ring zawodowy, to jednak Mariusz Kołodziej, trzeba przyznać, tu staje na wysokości zadania jak zawsze i ten dobrany przeciwnik jest moim zdaniem bardzo ciekawy, bardzo atrakcyjny. Co ty myślisz o nim? Tak, może nie ma jakoś tam super bilansu, ma dwie wygrane, 5 przegranych. No ale myślę, że no na pewno tam jakieś tam swoje w ringu zrobił już, jakieś tam obycie ma w ringu zawodowym, jakieś doświadczenie, wiadomo, no wygrał może dwie walki, nie wiem jak, no, czy wygrał je na punkcie, czy przed czasem. Już ci mówię, na punkty. No, ale no myślę... Ale tak, wygrał, Kamilu, ale wygrał, tak, prawda? Dokładnie, wygrał. Ja tam mam nadzieję, że... będzie troszeczkę ciężej, że może nie troszeczkę, no ciężej, ale zrobię po prostu na pewno wszystko, żeby zrobić tą walkę jakoś, żeby ona się na pewno podobała wszystkim, żeby ludziom się podobało, żeby na pewno wygrał. Czy na punkty, czy przed czasem, to już... Nie, Kamil, tutaj czy ty w ogóle dopuszczasz myśl, żeby jakiekolwiek punkty, słuchaj, wygrana... Tradycyjnie w drugiej rundzie pierwsza minuta 37 sekunda. Chyba tak to będzie wyglądać. Nie wiem, czy przewiesisz go jak poprzedniego zawodnika przez linę, jak przysłowiową ręcznik nazwijmy.
przewieszony przez liny. Tak to wyglądało podczas twojej ostatniej walki, ale tutaj wiesz, no fajnie, nowy eksperyment. Ja się cieszę, że wiesz, chłopak z Puerto Rico to są no takie koguty walczące prawdziwe. No i mimo wszystko to też dla twojego zdrowia psychicznego bardzo fajnie wygląda jednak przeciwnik, który ma dwie wygrane walki. 5 przegranych, oczywiście na tym to polega, tak buduje się, ja przypominam naszym słuchaczom, że tak buduje się zawodową karierę naszemu Kamilowi Łaszczykowi, no i wygląda to prawidłowo, pozytywnie. Kamilu, do zobaczenia w piątek, powiedz, wszystko u ciebie dobrze, bo to już tak kończymy tą twoją podróż, święta niedługo i święta spędzone z rodziną w domu, prawda? Tak, ja się do domu, już tam tęsknię się do domu. Był taki może nie to, że spadek formy, tylko takie lekkie zmęczenie, ale już znowu przyszło wszystko, ja się zaczyna, myślę, że na walkę będzie na pewno dobrze, siła jest, już jest naprawdę dobrze. Więc no, myślę, że mam nadzieję, że zrobię dobry pokaz boksu. No to jest najważniejsze i na to bardzo czekamy, na to bardzo liczymy. Do zobaczenia w piątek i jeszcze będziemy rozmawiać, jak będziesz żegnał się ze słuchaczami, bo należy ci się ta przerwa, krótkie wakacje, powrót do domu, bo jesteś niesłychanym domatorem, także powrót do domu jak najbardziej w idealnej, o idealnej porze, idealnym czasie. Kamil, najlepszego, do zobaczenia w piątek. Trzymaj się. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.